Dzień dobry Państwu. Kolejne spotkanie w ramach lubuskich rozmów u Herberta. Dzisiaj jest panem profesorem Pawłem Leszczyńskim. Witam serdecznie. Dzień dobry panie dyrektorze. Witam państwa. No i wiele instytucji mógłbym tutaj przypisać i zaadresować do pana nazwiska, ale zostawmy. Może dzisiaj profesor Paweł Leszczyński. Mam tę przyjemność porozmawiać dzisiaj na temat, który wybraliśmy wspólnie, ciekawych postaci. Tak się zastanawialiśmy, która postać dzisiaj i biografia o niej nie wywołuje może zbyt dużo aktualnych kontrowersji, bo bardzo ciekawe biografie ostatnio ukazują się. A my chcemy troszeczkę jednak z pewnego perspektywy historycznej spojrzeć i wybraliśmy sobie Ronalda Reagana. Niezwykle ciekawą postać. Mamy też oczywiście w naszej bibliotece kilka pozycji poświęconej temu ciekawemu przywódcy z niezwykłą charyzmą, a najbardziej zacząłbym lekturę, najbardziej podoba mi się ta właśnie książka i od tej lektury bym zaczął. Prezydent, papież, premier. Trzy postaci niezwykle ciekawe, charyzmatyczne. No i też jak od razu redakcja tutaj na okładce napisała, że łączy ich jedna rzecz. Próba zamachu na ich życie. I tu jest takie właśnie ciekawe pytanie. Jaki byłby świat, gdyby niestety brakowało nam tych osób? Zacznijmy od Reagana. Panie profesorze. Gdyby Reagana nie było. Panie dyrektorze, przede wszystkim chciałbym na pana ręce złożyć bardzo serdeczne podziękowania, ponieważ jest pan, myślę, zaryzykuję takie stwierdzenie, jednym z niewielu ludzi w Polsce, jednym z niewielu dyrektorów bardzo ważnych instytucji, która pamiętała o 20. rocznicy śmierci prezydenta Ronalda Reagana. Za to proszę przyjąć wielkie słowa podziękowania, dlatego że niestety, ale w powodzi różnych informacji medialnych, jakże ważnych oczywiście, ale nie wystrzygłem uchem żadnej takiej, by ktoś rzeczywiście oddał w ten sposób honor jednemu z najważniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych, 40. prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Zapytał pan dyrektor, jakby wyglądał świat. Wolałbym nawet nie myśleć. Z tych postaci, o których pisze Sullivan, myślę, że najważniejsze są dwie. Prezydent i papież. Thatcher, tu bym dyskutował, natomiast zdecydowanie prezydent i papież, co ich łączyło? Jeden był aktorem, drugi był aktorem. Jeden był postacią charyzmatyczną, drugi był postacią charyzmatyczną. Jeden był, jak mawiano, wielkim komunikatorem, świetny kontakt z ludźmi, drugi to samo. I wreszcie to, co pan wspomniał. Tutaj w przypadku Ronalda Reagana końcówka marca 81 zamach w Waszyngtonie, w przypadku papieża 13 maja 1981, czyli bardzo niewielki odstęp czasowy. Obaj złapali ze sobą bardzo fajną chemię. Ja jeszcze tylko mogę dodać, że oprócz tej książki mamy na rynku polskim przetłumaczoną książkę pana Paula Kengora, która dotyczy w ogóle relacji między Reaganem a Janem Pawłem II. Bardzo ciekawe, dlatego że to jest książka, która traktuje bardziej o takich aspektach politycznych tych relacji. Myślę, że wkład Ronalda Reagana do historii najnowszej jest bardzo zacny, bo świadczy o tym choćby tytuł jednej z publikacji, która niestety w Polsce nie została jeszcze póki co przetłumaczona na język polski. Bardzo taki prowokacyjny tytuł. Rebelia Ronalda Reagana. Ale podtytuł Historia końca zimnej wojny. Tak sobie ta książeczka wygląda, wydana przez prestiżowe wydawnictwo Penguin Books w Wielkiej Brytanii. Ale muszę powiedzieć, że tu z tej książki przebija dla nas coś ciekawego, coś co dotyczy niedalekiego miejsca od Gorzowa, bo dotyczy Berlina. No właśnie. W 1900... Tak, miejsca, gdzie padają ważne słowa. Szczęśliwi są ci prezydenci, którym udało się, tak jak na przykład Kennedy'emu, właśnie. Ich bin ein Berliner. Berliner. Dokładnie, tak, właśnie tak, cukiereczkiem takim. A Reaganowi również udało się, że tak powiem, wpuścić w świat jedno krótkie zdanie. Oczywiście, prawda? Oczywiście. Mówił tak, to był 87 rok, 750-lecie Berlina, przy czym tylko właściwie po stronie zachodniej ten jubileusz był taki godny sposób obchodzony. Gościem honorowym tej uroczystości był właśnie Ronald Reagan. I on w pewnym momencie skierował do zgromadzonych tłumów ludzi takie słowa. Mr. Gorbachev, open this gate. I dalej, turn down this wall. Tak. Rozwal pan ten mur.
Jest to niesamowite. Właśnie sam komunikat, ale też to aktorstwo. Jest to niesamowite, bo to zostało to zagrane. Próbujemy tak, dokładnie. Jakby troszeczkę, ale niestety nie, na pewno nie jest to przykład, którego nie damy rady naśladować. Tak, chociaż może jakbyśmy trochę potrenowali, to by nam też to wyszło. Natomiast rzeczywiście te umiejętności aktorskie, ale wtedy naprawdę całkiem na serio i na poważnie, zostały zademonstrowane. Kiedy on mówił te słowa, mieliśmy 87 rok i tutaj warto odnotować, że obaj przywódcy, i Reagan, i Michał Gorbaczow, już wtedy złapali ze sobą dobrą chemię. Bo powiedzmy naszym widzom, ile lat trwało, zanim rzeczywiście mur został otwarty? Tak. 87, 89. Dwa lata z malutkim ogonkiem. To jest niesamowite, jak profetyczny był Reagan w Berlinie Zachodnim. Dwa lata z malutkim ogonkiem, już skończył prezydenturę. Panie profesorze, podobnie jak papież 78 w Warszawie. Prawda? Też dwa lata. 79. Czerwiec 79. Tak. Dokładnie. Właśnie, o. Świetne kolejne podobieństwo, prawda? Moc słów, że słowa mają konsekwencje, potrafią naprawdę mobilizować do świetnych, fantastycznych, historycznych rzeczy. Ale Reagan słynął też z tego, no, że i na YouTubie znajdziemy całe mnóstwo różnego rodzaju dowcipów. Na różne okazje. To też nasz dobry nastrój dzisiaj. To oczywiście. O Ruskach, o Amerykanach. Bardzo wiele różnych. To pozwoli ale sobie na jeśli można. Większą lekturkę, tak. Dłuższy fragment jak na nasze warunki czasowe, ale myślę, że proszę, chyba warto od tej strony też Reagana postawić. Oczywiście, proszę Państwa, działo się to w 1983 roku. Ronald Reagan był gościem wtedy takiego Narodowego Stowarzyszenia Ewangelikalnego, zrzeszającego reprezentantów duchownych bardzo wielu kościołów protestanckich w Stanach Zjednoczonych. To na tym przemówieniu wtedy padła ta słynna fraza o imperium zła, bardzo istotna w kontekście programu prezydentury Reagana, ale padł również taki dowcip. A kontekst jest właśnie też ciekawy, bo w otoczeniu pastorów różnych kościołów. Reagan mówi tak. Pastor i polityk dotarli wspólnie do bram raju. Święty Piotr po wypełnieniu wszystkich niezbędnych formalności meldunkowych wziął ich pod rękę, by im pokazać ich nowe kwatery. Zaprowadził ich do małego, jednoosobowego pokoju, w którym stały łóżko, krzesło i stół. Tu oświadczył, że to pomieszczenie jest przeznaczone dla pastora. Polityk nieco się tym zaniepokoił, czegóż bowiem mógł się spodziewać dla siebie w tej sytuacji. Dlatego nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy święty Piotr zatrzymał się przed efektowną rezydencją, z liczną służbą i w uroczym otoczeniu i powiedział, że to będzie jego mieszkanie. Polityk nie mógł się powstrzymać od pytania, ale zaraz, jak to, czegoś tu nie rozumiem? I jak to jest możliwe, że ja dostaję taką wspaniałą posiadłość, podczas gdy ten dobry i święty człowiek otrzymał jednoosobowy pokój? A święty Piotr na to. Zrozum. Mamy tu miliony duchownych, ale ty jesteś pierwszym politykiem, któremu udało się dotrzeć do raju. Powiedział to polityk, nie? Powiedział to polityk, no czyli ten dystans, prawda? Też do siebie. Chętnie pewnie zobaczylibyśmy, jak Reagan opowiada ten dowcip, bo to... Dokładnie. Oczywiście aktorstwo. Na YouTubie znajdziemy bardzo wiele różnych właśnie dowcipów. Czas nam bardzo miło leci, a jeszcze chciałem jednak tylko na koniec, ale to bardzo proszę, bo mamy bardzo mało czasu. Tak pozycja, równie ciekawa, już tak zupełnie na poważnie w tej chwili, Ken Adelman, choć to wszystko jest poważne, o czym nawet jeśli... Oczywiście, w formie dowcipu, w konwencji dowcipu, dokładnie tak, dokładnie. Spotkanie w Reykjavik, 48 godzin, które zakończyły zimną wojnę. Mhm. Też obie autorzy piszą, już po tym spotkaniu w Reykjavik już nic nigdy nie będzie takie samo. Mhm. Króciutko, co się w tym Reykjavik wydarzyło? Jaka była tam rola Reagana? Docierali się obaj, Reagan i Gorbaczow. Nie wyszło im wtedy to porozumienie. Dużo by mówić, bardzo serdecznie Państwu polecamy tą książkę. Jest to świetny zapis rozmów delegacji radzieckiej i amerykańskiej i samych rozmów prezydenta Reagana i Michaiła Gorbaczowa. Natomiast o co poszło? Poszło o program tak zwanych wojen gwiezdnych.
Zjednoczonych. Gorbaczow chciał od Reagana deklaracji, że Stany Zjednoczone z tego programu zrezygnują. Reagan natomiast oświadczył, że ten program będzie realizowany i stopień jego zaawansowania, to na marginesie nieźle blefował, uważa się SDI za jeden z największych blefów XX wieku w ogóle. Także Ruscy pięknie się dali na to nabrać. I w tamtym momencie nie było opcji, żeby z tego zrezygnować, ale kiedy się rozstawali w ten zimny wieczór w listopadzie 1986 roku, obiecali sobie jedną bardzo ważną rzecz, że pozostaną w kontakcie. Można powiedzieć, że rzeczywiście nic już nie było takie samo, bo po Reykjaviku naprawdę bez cienia przesady było tylko lepiej. I to był piękny świat, w którym myśmy obserwowali dążenie do rozbrojenia, budowy zaufania, całkowicie odwrotny niestety od tych czasów, które teraz przeżywamy. Dobrze jest czasem wrócić do takich lat i zobaczyć, że można było politykę, nawet często opartą na bardzo daleko idących rozbieżnościach interesów, prowadzić w sposób pokojowy. Reagan i Gorbaczow to czynili. Bardzo, to jest ich dziedzictwo. Bardzo dobra puenta. Też wybraliśmy ten temat dlatego, żeby pokazać, że być może właśnie w tych czasach, o których w tej chwili pan profesor wspomniał, te wydarzenia są pewną nadzieją, że być może można powrócimy czasami wspólny język, czy chociażby jakąś nić porozumienia. No tak, no postawmy kropkę, po prostu. Dziękujemy Państwu serdecznie. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejne rozmowy, lubuskie rozmowy u Herberta.